Na wszystko, co się dzieje, trzeba patrzeć w świetle Słowa Bożego. Dlatego zacytujmy fragmenty z Ewangelii. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Koniec cytatu. Te słowa możemy odnieść do obecnej sytuacji. Wnioskujemy z nich, że optymistyczne analizy geopolityczne są zwodnicze. W następnych wersetach Zbawiciel odpowiada, co robić. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani sprzeciwić. Jest w tym wezwanie nie tylko do modlitwy, ale wręcz pogrążania się w modlitwę, skoro nawet nie należy obmyślać swojej obrony. Wspaniały tego przykład mamy w świadectwie więźnia o świętym ojcu Maksymilianie. Podczas gdy inni więźniowie najczęściej rozmawiali o lękach i niepewności każdego dnia, on nigdy o tym nie mówił. Zdawało się, że żył w innym świecie, zatopiony w Bogu i modlitwie. Koniec cytatu. Szczególne wezwanie do konieczności radykalnego otwarcia się na Ducha Świętego mamy w wieczerniku z Dziejów Apostolskich, gdzie egocentryczni i zalęknieni ludzie trwają na modlitwie z Matką Boga i naszą, aż ogień Ducha Świętego zapalił ich tak wielką miłością do Syna Bożego, że nawet radują się, że mogą dla Niego cierpieć. Niesamowite, wszak po ludzku sądząc, jeżeli się z powodu kogoś cierpi, to przecież jest się skłonnym go nienawidzić, a tu odwrotnie. Oni są szczęśliwi, że mogą dla niego cierpieć. Oczywiste jest więc, że jest to niepojętym darem Ducha Świętego i skutkiem jego zamieszkiwania w nas. Duch Święty czyni więc nas nowymi istotami, wpatrzonymi w miłość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz dającego się do zjedzenia Boga człowieka, współczującymi z Nim i dla Niego cierpiącymi za zbawienie świata. Jeśli w naszym życiu nie doświadczamy takiej przemiany, to głównie dlatego, że oddalamy się od Niego, do którego Duch Święty nieustannie nas porywa. A gdzie czeka na nas Bóg człowiek? Odpowiedź jest prosta. We mszy świętej, tabernakulum, konfesjonale, w modlitwie, Słowie Bożym, obowiązkach, osobach nam powierzonych przez Ducha Świętego, osobistych i cudzych cierpieniach, gdyż Zbawiciel utożsamia się z człowiekiem cierpiącym, a także w postach i innych praktykach umartwienia. Szukając Go w tych przestrzeniach, jesteśmy bezpieczni, jak święty Piotr kroczący po jeziorze, dopóki patrzy w Jego oczy. Wśród wymienionych miejsc spotkania z Panem Jezusem zwróćmy tu uwagę na związek obowiązków i modlitwy, oraz Eucharystii i modlitwy, a także wątek umartwienia. Odnośnie pierwszego, czyli zależności wypełniania obowiązków i modlitwy, to trzeba uważać, aby nie wchodzić w relacje z osobami, sprawami i rzeczami, których Duch Święty nam nie powierzył albo polecił, ale w innych okolicznościach lub w inny sposób. Bardzo ważne jest tu planowanie działań, aby dać czas Duchowi Świętemu
na weryfikację naszych zamierzeń oraz ich przemodlenie, zwłaszcza na Różańcu Świętym. Wielką też jest sprawą w miarę możliwości każdą godzinę u jej początku poświęcić niepokalanej Matce, na przykład przez dziesiątek różańca. A nasze serca, kościoły, mieszkania, zakłady pracy winny stawać się wieczernikami skupienia i modlitwy. Rozmodlenie, zwłaszcza różańcowe, uwolni nas od jałowych analiz problemów, a uzdolni do ich oddawania naszej niebieskiej Mamie. Potrzeba jednak nałożenia sobie konkretnego, solidnego zobowiązania modlitewnego, zwłaszcza nowenny pompejańskiej, szczególnie z intencją za osoby nam powierzone przez Ducha Świętego, od których często jesteśmy skłonni się oddalać. Gdy chodzi o związek Eucharystii i modlitwy, to pamiętamy, że różaniec czerpie moc od Boga Eucharystycznego, bo w modlitwie otrzymujemy Jego łaskę, a we mszy świętej i tabernakulum jest sam sprawca wszelkiej łaski. Oczywistym więc ideałem jest, aby przy każdym tabernakulum była zorganizowana całodobowa adoracja, gdyż Pana Boga należy adorować, a nie przechowywać. Odnośnie postu i innych praktyk umartwienia, to wspomnijmy tu dwa cele. Pierwszym jest doświadczenie światła i mocy Ducha Świętego. Widzimy to na przykład w opisie z Dziejów Apostolskich. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Koniec cytatu. Drugim celem jest udział w Bożej miłości. Przypomina o tym szczególnie orędzie fatimskie. Ze wszystkiego, co możecie, składajcie Bogu ofiary. Maryjo, Matko Boga Eucharystycznego, wypraszaj nam ogień Ducha Świętego, rozpalający nas miłością do Twojego boskiego Syna, ku chwale Boga Ojca. Amen.